Koronawirus zdominował ostatnie tygodnie, jednak społeczeństwo powoli spogląda w przyszłość, jednocześnie martwiąc się o swoją sytuację gospodarczą. Polski rząd, chcąc uniknąć przestoju, przeznacza 3 miliardy złotych na Fundusz Dróg Samorządowych. Pieniądze na budowanie dróg gminnych i powiatowych oraz realizacja tych zadań mają być impulsem do rozwoju dla samorządów, ale także małych i średnich firm. Fundusz Dróg Samorządowych spełnia jednocześnie kilka celów. To wielki program modernizacyjny. W obecnych okolicznościach spadku aktywności gospodarczej to jest wielki program aktywizacji gospodarczej, wielki program ponownej szansy dla mikro, małych i średnich firm budowlanych. Wreszcie to jest tworzenie nowych miejsc pracy dla personelu, dla wykwalifikowanej kadry budowlanej. W poprzednim roku na Fundusz Dróg Samorządowych wydano ponad 6 miliardów złotych. Teraz do budowy lub remontu przeznaczono prawie 3,5 tysiąca kilometrów dróg w całym kraju. W województwie dolnośląskim będzie to 116 kilometrów. W Polsce, w odróżnieniu od chociażby Niemiec, Austrii czy innych państw, nie zamrożono inwestycji. Przedsiębiorcy zapewniają, że na tych budowach zabezpieczają i będą zabezpieczali swoich pracowników na tyle, na ile to jest możliwe przed zakażeniem. Informacje, które otrzymuję od głównego inspektora sanitarnego, są takie, że na budowach mamy pewien typ pracy, pewien typ prowadzenia pracy, przeprowadzania konkretnych czynności, który powoduje, że nie ma z tego sektora znaczącej liczby nowych przypadków osób zakażonych koronawirusem. W najbliższych 9 latach na budowę dróg w ramach tego funduszu planowane jest przeznaczenie łącznie 36 miliardów złotych. Echo 24, Oliwia Stasiak.